Ponad tonę narkotyków agenci Centralnego Biura Śledczego zabezpieczyli w nielegalnym laboratorium działającym w Wielkopolsce. Policjanci zniszczyli laboratorium i zatrzymali trzy osoby. Postawiono im zarzut uczestnictwa w gangu oraz wytwarzania substancji psychotropowych. Na wniosek sądu rejonowego w Poznaniu oskarżeni zostali umieszczeni w areszcie na trzy miesiące. Śledczy doszli do wniosku, że narkotyki były w laboratorium wytwarzane hurtowo co kilka tygodni. Ponad tysiąc kilogramów wytwarzanego syntetycznie krew. Dronu jest warte około 41 milionów złotych. Agenci CBS przekazują, że tylko w tym roku na terenie całego kraju zlikwidowali już 17 nielegalnych laboratoriów. Płaży Filipiak puls dnia.